Dzień dobry. Szanowni Państwo, pandemia zmieniła nasze codzienne życie, wpłynęła też oczywiście na edukację, na to w jaki sposób nauczyciele, uczniowie i rodzice podchodzą do edukacji, w jaki sposób one znajdują się również przy nauce zdalnej. Ustawiają się kolejki do gabinetów psychologicznych, psychoterapeutycznych, ale te kolejki i to zapotrzebowanie na pomoc było również wcześniej, przed pandemią. Dlatego tak ważne jest, aby wprowadzać kolejne możliwości zdobywania tej wiedzy kolejne programy, które pozwalają nam odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości. Dlatego z olbrzymią przyjemnością ogłaszam start projektu Szkoła Wsparcia, projektu realizowanego przez wydawnictwo Mac Edukacja. Wspólnie z Fundacją dajemy dzieciom siłę i pod patronatem małych charakterów oraz charakterów czasopism, które zapewne są Państwu znane. Cieszę się, że dołączyli Państwo do tego spotkania dzisiejszego. Będziemy rozmawiali o ważnych tematach, o tym, w jaki sposób pomóc dzieciom w wieku edukacji wczesnoszkolnej, czyli mówimy tutaj o dzieciach klas 1-3, ale również w jaki sposób pomóc nauczycielom i rodzicom, ponieważ to oni bardzo często też biorą udział w tych trudnych sytuacjach. Z wielką przyjemnością witam w naszym studiu ambasadorkę projektu Szkoła Sparcia, panią dr Aleksandrę Piotrowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Witam uprzejmie, witam w studiu odwitańskim Sama Edukacja. Po raz kolejny, bo często korzystamy z Pani wiedzy i cieszę się bardzo, że została Pani ambasadorką tego projektu Szkoła Wsparcia. O tym wsparciu dużo dzisiaj będziemy rozmawiali. I dobrze, warto o tym rozmawiać. Warto naprawdę. o tym rozmawiać. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie, a przybliżę jeszcze Państwu postać Pani Oli, dla tych z Państwa, którzy Państwo do, do nas dołączyli. Pani Ola jest psychologiem, bądź psycholożką dziecięcą o specjalizacji szkolnej, wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracowała Pani Ola jako społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka i współpracowała również z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Pani doktor jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, była także Wielokrotnym ekspertem e-konferencji dla nauczycieli, wydanie Samac Edukacja. Postaram się jak najkrócej, bo tych dokonań jest znacznie więcej. Dzisiaj z tej wiedzy będziemy korzystali, pani Olu, ale jest również z nami pani Paula Włodarczy, którą witamy. Pani Paula pracuje w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dlaczego dzisiaj spotykamy się również z fundacją, o tym później w programie. Z pewnością wiele takich doświadczeń z pracy fundacji dzisiaj Państwu przedstawimy i skorzystamy z tej z gościnnej obecności Pani Pauli. Ja przybliżę postać Pani Pauli Wodarczyk, psycholożka dziecięca. Pani Paula jest absolwentką psychologii klinicznej dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. I co ważne, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Pani Paula koordynuje program pomocy telefonicznej, czyli infolinii 116-111 dla dzieci i młodzieży oraz infolinii 0800 -100, 100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Pani Paula jest także, także w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Krakowie. Witamy serdecznie Pani Paulo. Czy dobrze się słyszymy? Witam, witam serdecznie. Tak, ja słyszę Państwa bardzo dobrze i dziękuję za zaproszenie. Drogie Panie, zanim przejdziemy do. Pań, doświadczeń, o tym, w jaki sposób wspierać się naszych widzów, wśród których są nie tylko nauczyciele, ale również rodzice, chciałem powiedzieć króciutko o programie Szkoła Wsparcia. Dzisiaj to spotkanie jest poświęcone temu projektowi. Mam wielką przyjemność, jak wspomniałem, powiedzieć o starcie tego projektu, więcej o tym, co on oferuje, w jaki sposób do niego dołączyć. Państwo, znajdą Państwo informacje na stronie mac.pl/szkoła wsparcia, bez polskich liter w adresie. Dlaczego warto dołączyć? To program, podczas którego bezpłatnie będą Państwo mieli. Dostęp do wielu materiałów przygotowanych specjalnie dla tego programu przez ekspertów, przez praktyków, przez, przez psychologów, będą wśród materiałów karty pracy, materiały metodyczne, liczne webinary, spotkania wideo. To cenna wiedza, która dzisiaj jest tak niezbędna. O tym projekcie jeszcze wkrótce e, podczas programu przypomnę. Również będziemy gościli ekspertki, autorki, które przygotowały dla Państwa te materiały. Pani Olu, zwrócę się do Pani w pierwszej kolejności. Wspomniałem o pandemii, o tym jak zmieniła ona nasze życie. Napisano setki artykułów, prac naukowych. Wczoraj słuchałem również, że już ukazują się pierwsze książki, które w sposób no, analityczny, co do atomów, jak gdyby tę rzeczywistość opisują. Ale właśnie, nie tylko o pandemii chciałem porozmawiać, oczywiście, ona wzmogła tę potrzebę pomocy psychologicznej, w edukacji, w rozwoju dzieci. Jak ta pomoc, troszeczkę gdybyśmy się cofnęli, wyglądała 10 lat temu? Na ile ona była potrzebna? Czy też wówczas ustawiały się takie kolejki do gabinetów psychoterapeutycznych? Jak dzisiaj? Nie było, nie było takich kolejek, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, no z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, w kolejnych latach. Wzrasta jednak takie przyzwolenie społeczne na korzystanie z opieki i z pomocy psychologicznej. Wciąż mamy u nas. Takie środowiska, w których przyznanie się do tego, że dziecko, a nie daj Boże dorosły, z takiej opieki korzysta, u to jest wielce ryzykowne i nie wiadomo, jak to się skończy. No tak, skończy. źle była. Konotacja była Dokładnie. negatywna. Ale jednak w ciągu tych dziesięciu lat. Zwiększyło się to społeczne przyzwolenie, akceptacja. Znacznie rzadziej dzisiaj niż lat temu, 30 czy, czy 10, spotykamy się z odrzucaniem i z negowaniem wartości osób korzystających z pomocy. To przyczyna jedna, ale przyczyna druga to jest, to jest taka, że jeszcze nawet przed pandemią obserwowaliśmy narastanie różnego rodzaju trudności, powiedzmy wychowawczych, no bo ten ten rodzaj kłopotów nas dzisiaj i w szkole wsparcia przede wszystkim interesuje i narastanie, no może użyję słowa oby zbyt silnego, ale jednak narastanie poczucia bezradności rodziców, mm -hmm. a także wychowawców, bo pamiętajmy, szkoła to trzy boki, prawda? Tak, to jest ten tercet Rodzice, nauczyciel, oczywiście. Tak. Rodzice, nauczyciele, dziecko. I teraz Naprawdę wszyscy w tych minionych latach, wszyscy uczestnicy szkolnej edukacji nie mają łatwiej, mają, mają coraz trudniej z różnych, z różnych powodów. Rodzice czują się często zagubieni wśród powstających jak grzyby po deszczu propozycji ustawienia, wychowywania domu, którą z nich wybrać. Mhm. A na dodatek, Przeczytać charakterystykę jakiejś propozycji i ją tak intelektualnie zaakceptować, to wcale nie znaczy, że po przeczytaniu tej lektury my już jesteśmy innym wychowawcą. Przecież to, jak traktujemy mhm. dzieci, zarówno my, rodzice, jak i my, nauczyciele, w dużym stopniu zależy od naszej osobowości, od naszych poglądów, przekonań. One nie zmieniają się o tak, po przeczytaniu paru, paru stron, więc to. Poczucie chaosu i bezradności naprawdę, naprawdę narasta. No a potem jeszcze przyszła pandemia. I ta pandemia to naprawdę taka kropka na i, os... która pokazuje jak, jak w soczewce no, po, problemy. Po przyczyn jest zapewne wiele, to też Oczywiście. kiedyś prowadziliśmy znajdą Państwo na stronie ukośnik ukośnik konferencję też odcinek o autorytecie współczesnego nauczyciela, mm. o tym jak ten świat się zmienia. Dzisiaj tego no też to dziecko nie ma takiego posłuchu jak kiedyś. Też jest otoczone wieloma pokusami, zmieniły się też te narzędzia komunikacji na no, rodzice, co to mówią też są bardzo Zabiegani i to dziecko, prawda, jest dziś pozostawione często samo sobie w tym pędzie. Tak, bo proszę zobaczyć, że wychowywanie dzieci czy edukowanie dzieci szerzej to przecież jedna z ról społecznych spośród całego ogromnego repertuaru, który każdy z nas w życiu pełni. I teraz, im więcej czasu zajmują nam, Różnego rodzaju obowiązki niezwiązane z, z tym, że jesteśmy na przykład rodzicem, czy że jesteśmy wychowawcą, tym mniej zostaje nam tego czasu na zajmowanie się bezpośrednio dziećmi. A nasze procesy uwagi też nie są z gumy i nie mają nie wiadomo jakiej pojemności. Ja wiem, że dzisiaj takie popularne hasełko to jest multitasking. Że ponoć współczesny człowiek, oj, a dzieci to już w ogóle szczególnie, są takie wielozadaniowe, potrafią jednocześnie zajmować się piętnastoma rzeczami. Tak, potrafimy. Tylko przysięgam Państwu, wszystkie badania psychologiczne na to wskazują, że jeśli część swojej uwagi kierujemy na dodatkową czynność, to ta, którą przedtem wykonywaliśmy, otrzymując mniej uwagi, zaczyna być gorzej wykonywana. Kilka srok za ogon. Dokładnie. Stare no i z tego łapania kilku srok za ogon naprawdę nie wychodzi nic dobrego, żebyśmy nie wiem, jak przekonywali się do koncepcji multitaskingu. To się w życiu nie sprawdza. No i dzieci na tym bardzo cierpią, ba, nie tylko dzieci. Poziom zadowolenia z życia i takiego komfortu życiowego wśród rodziców i nauczycieli. Naprawdę nie szybuje wysoko w kosmosie. No i to, i to też rezonuje, prawda? Oddziaływuje na dzieci. Dlatego tak cenne są każde, każda pomoc, z której możemy skorzystać. Słyszymy o licznych kolejkach, o odległych terminach do gabinetów. Ministerstwo też planuje programy dedykowane, wsparcia dla nauczycieli. Każdy nowy program jest cenny. Dzisiaj rozmawiamy o szkole wsparcia, o programie, ja przypomnę Państwu, jest głównie dedykowane do edukacji wczesnoszkolnej, do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, do klas i rodziców, i, i rodziców ale mówimy o tym poziomie edukacji wczesnoszkolnej klasy 1-3. Pani Paulo, z Pani doświadczenia, ponieważ koordynuje Pani pracę również działanie tele, infolinii dla dzieci i młodzieży. Według Pani, dlaczego ten poziom edukacji 1-3 jest bardzo ważny, jeśli chodzi o to wsparcie psychologiczne na tym etapie rozwoju dziecka? Ja tutaj upatruję jakby ogromną, e, ogromną zaletę i o, ogromny potencjał tego, że w, w czasie w ogóle w, w tym okresie e, klas 1-3. Dzieci mają kontakt zazwyczaj z mniejszą ilością nauczycieli i opiekunów w szkole niż jest to później w, w kolejnych klasach. Zazwyczaj, oczywiście mówię o takim standardowym funkcjonowaniu szkoły, co też oznacza, gdzie tu, gdzie tu ten potencjał. No, ten potencjał jest tutaj, że ta jedna osoba czy dwie osoby, które się opiekują daną klasą, mo mogą mieć więcej uważności i przez dłuższy okres czasu obserwować różne zachowania, sytuacje związane z, z danym dzieckiem czy z grupą dzieci, ale też w funkcjonowaniu oczywiście dziecka i indywidualnie. W grupie i to jest e, e, ogromnie ważne i ma e, mnóstwo też takich, e, takich zalet, ale jest to też bardzo, myślę sobie, obciążające zadanie dla, e, dla nauczycieli, którzy to wykonują, e, bo niejednokrotnie, bardzo często zresztą zdarza się tak, że dzieci to z nimi właśnie spędzają większość swojego dnia. I to. Przy nich jakby mogą pokazać całą gamę swoich zachowań i różne rzeczy możemy widzieć, na różne rzeczy możemy zwracać uwagę, więc tutaj jakby najczęściej są to takie osoby tak naprawdę pierwszego kontaktu, o, o, tak bym chyba o nich powiedziała. I tu jeszcze taka specyfika tego edukacji wczesnoszkolnej jest taka, że jest właśnie zawsze ta jedna pani, prawda? Czyli nie mamy poszczególnych przedmiotowych nauczycieli, tylko mamy właśnie to, o czym rozmawiamy, osoby, która jest bardzo często, no, no, częściej niż rodzice przybywa z tym dzieckiem. Zgadza się, jest takim no, typowym wychowawcą, można by powiedzieć, bo później już ten, te, ta rola wychowawcy y, trochę się ogranicza. To jest spotkanie jedno, dwa spotkania w tygodniu, w zależności od tego, jakiego przedmiotu uczy wychowawca danej klasy. Natomiast czasami tych spotkań jest więcej, oczywiście, jeśli jest to jakiś przedmiot bardziej popularny w, w grafiku szkolnym. Natomiast tutaj ten nauczyciel, y, y, czy ci nauczyciele, bo często nie jest to tylko jedna osoba, są z dziećmi przez cały czas I, i myślę, że to jest ogromny tutaj zasób, w tym i, i też taka uważność tych właśnie osób na to, co się dzieje z dziećmi. Myślę, że, że jeszcze jedną rzecz tutaj do tego warto dodać. W tym okresie rozwoju, kiedy dziecko ma 7, 8, 9, powiedzmy 10 lat, z rozwojowych względów, nauczyciel. Jest dla dziecka niewiarygodnie ważną. Tak, ten autorytet, osobą. autorytet jest większy. No to, często to są sześciolatki. Tak. Już rodzice robią miejsce w tych zasobach autorytetowych i pojawia się tam wychowawca. A jeszcze grupa rówieśnicza nie odgrywa tak dużej roli, jak będzie odgrywać wtedy, kiedy dziecko będzie mieć lat 13 czy 15. Tego też musimy mieć świadomość. Mamy, jak dziecko idzie do szkoły, to mamy parę lat, powiedzmy 3-4 lata, okazji do wywarcia naprawdę bardzo dużego. Takiego przemożnego wpływu na to, jaki system przekonań, jakie postawy będą się w dziecku kształtować, jakie zachowania. Dlatego serce mi się kraje na myśl o tych maluchach, które teraz są w drugiej klasie, czy które zaczynały pierwszy rok swojej nauki szkolnej Ta, mm. od nauczania zdalnego, no to przecież mm. jakiś koszmar. Mm. Z tego co pamiętam, podczas pandemii było tak, że właśnie te klasy 1-3. Dłużej były w szkole, chyba, prawda? Właśnie na po szczęście. to, żeby, żeby chronić, mm. bo to jest za, za młody wiek. Oczywiście tam był też inny wątek, no, ale... że, że za małe dzieci że zostawały, zostawały w domu. Ale co powinno nauczycieli, yy, drogie panie, zaniepokoić właśnie na tym etapie 1-3? Na co zwracać uwagę? Co, gdzie powinna się zapalić, jeśli mówimy o tych problemach psychologicznych? Yy, gdzie powinna się zapalić czerwona lampka, yy, pani Paulo? Ja myślę, że tych symptomów jest całe mnóstwo i to zwłaszcza ta, wśród małych dzieci, to też tutaj zwracamy uwagę na przeróżne rzeczy, w zależności czego, czego potrzebujemy się do, dopatrywać. Natomiast to, co powinno nas zaniepokoić i żeby powiedzieć to też jak najbardziej ogólnie, a zarazem precyzyjnie, to ja myślę sobie, że każda zmiana jest tutaj istotna. Jeżeli jest tak, że przez dłuższy i tutaj, żeby podać jakiś przykład, jeżeli jest tak, że przez dłuższy okres czasu mamy dziecko bardzo spokojne, wycofane, zaangażowane, a w pewnym momencie to dziecko staje się bardziej rozdrażnione, agresywne, wybuchowe to warto zwrócić na to uwagę. Nie zawsze to musi oznaczać, że dzieje się coś niepokojącego. Tutaj myślę, że też możemy się wesprzeć Panią Olą i jej zdaniem i doświadczeniem, ale nie zawsze to oznacza, że, że dzieje się coś niepokojącego, bo oczywiście to też jest bardzo burzliwe okres i się bardzo dużo dzieje, zwłaszcza na przykład sześciolatki są, są w, w takiej w taki też trochę rozterce, że raz jest wspaniale, a raz jest tragicznie i że to bardzo, bardzo krótki ten ląd jest. Natomiast bardzo Ważne, żeby zwracać uwagę na, na takie drobne, drobne nawet rzeczy ale też, które się zmieniają, bo to, to jest też ważne, żeby że, żeby załapać ten moment, że to jest jakiś sygnał, że coś się dzieje i warto to sprawdzić, warto, warto się dowiedzieć, czy, czy z dzieckiem wszystko jest w porządku, oczywiście próbując z nim o tym porozmawiać, bądź korzystając z kontaktu z rodziną dziecka. A z jakich narzędzi może dzisiaj skorzystać nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej? W jaki sposób, czyli zapala się ta czerwona lampka, wspomniała Pani Paweł o rozmowie z rodzicami, ale poza tym, jeśli mówimy o takiej fachowej wiedzy, jak, jak dzisiaj wygląda sytuacja Pani Olu? Słuchajcie, ja wiem, że ludzie czasem sądzą, że psycholog dysponuje jakimiś takimi prostymi testami, co to przyprowadza się dziecko do gabinetu. Po 15 minutach wykonywania testu psycholog już wie, co się dzieje. Nic z tych rzeczy nie istnieją takie testy. Lepszej metody, szczególnie w odniesieniu do, do nie za dużych dzieci. Jak? Wynikliwa obserwacja. I to obserwacja dziecka w naturalnych dla Ale niego, dla to niego warunkach. To jest dostępne tylko dla nauczyciela, który jest na co dzień. Dlatego wy, nauczyciele, macie do odegrania tutaj rolę absolutnie nie do, nie do przecenienia. Proszę mi wierzyć, zachowanie dziecka nawet z ADHD, bardzo wyraźnie, nadruchliwego i nadpobudliwego. W gabinecie psychologicznym, kiedy jest sam na sam z psychologiem, nie da okazji do zaobserwowania wszystkich symptomów tego, tego kłopotu, natomiast nauczyciel, obserwując dziecko w grupie, w naturalnych sytuacjach, widzi to wszystko jak na dłoni. To, o czym pani, pani Paulo, powiedziała, to uczulenie na wychwytywanie zmian. To mhm. jest podstawowa sprawa. Szersze spojrzenie, kontekst sytuacji ma znaczenie. Tak, ale przede mhm. wszystkim miejmy świadomość, że jeśli, i to niezależnie od tego, czy teraz myślimy o nauczycielu, o wychowawcy mhm. czy o rodzicu, jeśli dziecko było do tej pory no nie wiem energiczne żywiołowe radosne 15 pomysłów na minutę miało a nagle zaczyna nam zalegać gdzieś po kątach przestaje na przykład przestaje być czupurkiem mhm. przestaje zgłaszać zastrzeżenia do tego co proponujemy a do tej pory to było u tego dziecka niemal normą tego typu zmiany powinny wywołać zapalenie się czerwonej, czerwonej, Każda, e, nagła zmiana w zachowaniu dokładnie, mm -hmm. dokładnie. No, dochodzi jeszcze gotowej szkole, czy tam adaptacja w nowym środowisku w pierwszej klasie, prawda? I jeszcze inaczej sześciolatek, siedmiolatek, no najlepiej nauczyciele sami państwo wiedzą z doświadczenia, jak wygląda współpraca z dziećmi klas 1-3. Ja się cieszę, że możemy dzisiaj rozmawiać o szkole wsparcia, czyli o programie wydańca Samas Edukacja, który pomoże Państwu w tej codziennej pracy, pewną wiedzę usystematyzuje, dostarczy Państwu nowych narzędzi do pracy. Panie wspomniały o tym, jak ważna jest rola Państwa nauczycieli. Tym bardziej cieszę się, że możemy poznać opinię też Pani Magdaleny Połeć, jednej z ekspertek, która przygotowała dla Państwa materiały. Poproszę teraz o krótki materiał. Poznajmy pierwszą z ekspertek materiałów dla Szkoły Wsparcia. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Połeć, jestem psychologiem. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. W swojej pracy zajmuję się psychoedukacją, wsparciem oraz diagnozą indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Każdego dnia dostrzegam, jak ważne w życiu młodego człowieka jest wsparcie emocjonalne ze strony osób dorosłych. Dlatego biorąc udział w szkole wsparcia MAC, postaram się przekazać swoją wiedzę i doświadczenie po to, aby rodzice i nauczyciele mogli jeszcze lepiej i efektywniej wpłynąć na rozwój młodego pokolenia. Poznaliśmy jedną z ekspertek, wkrótce poznają Państwo kolejne. To są panie, które przygotowały materiały dla projektu Szkoła Wsparcia. Dużo rozmawialiśmy o nauczycielach. Pani Ola wspomniała o tym świętym trójkącie, tercecie, który bierze udział w takim co dzień. Chcielibyśmy, żeby brał udział, bo nie zawsze ten rodzic jest aktywny. Ale nawet jeśli nie jest tak aktywny, jak byłoby dobrze, żeby był, to on odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu szkolnym dziecka, począwszy. Od tego pierwszego okresu adaptacji, kiedy może wspierać swoje dziecko lub nie wspierać, mhm. może wraz z nim przeżywać i pokonywać trudności z adaptacją związane, a może wychodzić z założenia, że każdy ma swoje problemy na głowie, on ma swoje zawodowe albo swoje nie wiem ze szwagrem, mhm. teściową i tak dalej, a dziecko niech się zajmuje swoimi. Ten rodzic i sposób jego jego funkcjonowania dzięki wielu różnym mechanizmom psychologicznym, chociażby Dzięki temu, że istnieje taki niezależny od decyzji, świadomie podjętych mechanizm bazujący na naśladownictwie, szeroko rozumiane modelowanie sprawia, że każde funkcjonowanie rodzica ma znaczenie wychowawcze, tylko no, albo wspiera dziecko albo, w rozwoju, albo, albo, jest albo wprost przeciwnie. Mam taką refleksję po nauce zdalnej, której sam też doświadczałem jako rodzic, że rodzic przy tej nauce zdalnej nagle się, no chcąc, nie chcąc, znalazł bliżej szkoły, no bo musiał włączyć ten komputer, jeśli to było dziecko młodsze, musiał pilnować prac, być bardziej aktywny. On nie, nie mógł tego tak do końca scedować, tak jak przy tej klasycznej nauce stacjonarnej. Nie wiem, czy, znaczy po sobie obserwuję, że, że jakby nie było to jakichś negatywnych wpływów, ale nie wiem, często właśnie spotkałem się z taką refleksją, że rodzic bardziej zobaczył, jak wyglądają te codzienne problemy dziecka, był bliżej tej szkoły. Mało to, w wielu rodzinach rodzic, którego nikt o zdanie w tej kwestii nie, nie, nie pytał, musiał przejąć także ten obowiązek transmisji wiedzy, ponieważ mogło się okazać, że uwaga dziecka siedzącego przed monitorem absolutnie nie gwarantuje takiego samego, Poziomu aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych, jaki ma miejsce, kiedy dziecko jest w klasie. I wiele naszych dzieci z nauki zdalnej czerpało zdecydowanie, ale chciałoby się powiedzieć, wielokrotnie mniej. Niż z nauki w klasie szkolnej. Jakie wtedy wyjście ma, ma rodzic? No, musi wrócić jeszcze raz do tego, co w zasadzie z nauczycielem było już omówione czy zrealizowane mhm. i musi pełnić. Role. Także ten aspekt tak. roli nauczyciela. Tak, tak. Tylko że tak, wiecie, nauczyciel jest do tego przygotowany, studiował parę lat ucząc się tego, rodzice nie są wyposażeni w taką, w taką wiedzę. Funkcjonują o matko tak, jak im się wydaje, że, że no to powinno dziecku pomóc. A efekty bywają naprawdę bardzo różne. A do ilu dochodzi? Awantur wtedy w rodzinach, jak łatwo o oskarżanie dziecka, że się nie stara, że że nie wkłada wysiłku, a szczególnie jak mówimy o takim, który nie ma jeszcze ze względów rozwojowych dobrze ukształtowanego zespołu kompetencji niezbędnych do samokształcenia. Rodzic no w większości przypadków nie ma tych kompetencji. Panie Paulo, czy rodzice, już nie mówię nawet o kwestii pandemii, bo to nie tylko o pandemii chcemy dzisiaj rozmawiać, czy rodzice dzwonią do Państwa z prośbą o pomoc w ich relacjach z dziećmi, w kontekście też edukacyjnym szkoły? Tak, oczywiście zdarza się, to są te, tematy bardzo różne. Ten telefon jest przeznaczony dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, więc tak naprawdę w każdym temacie dotyczącym e, dziecka i jego bezpieczeństwa można się z nami skontaktować i rodzice pytają o mnóstwo różnych rzeczy. Czy to pytają o, e, o niepokój związany z zachowaniem dziecka, z, jego, z z jakąś zmianą, która dotyczy tego zachowania, czy, czy samopoczucia dziecka. Czy to pytają o jakieś sytuacje związane właśnie z placówkami, czyli to, o czym Pan powiedział, coś, e, coś co powinno no, być związane z edukacją, jak to ma wyglądać. Bardzo często jest też tak, że rodzice dla siebie szukają takiego wsparcia, że to, to oczywiście służy bezpieczeństwu dziecka, ale też rodzice tego wsparcia bardzo potrzebują, bo są niezwykle zagubieni w tym dzisiejszym świecie, który trochę, jakby, no, pandemia, wiadomo, sprawiła, że, że ten świat jakoś w takim zawrotnym tempie funkcjonuje i trochę wszyscy liczymy na to, że to się zaraz skończy. Miało się skończyć za dwa tygodnie, minęły dwa lata, a to się jeszcze nie skończyło. I to to jest trochę długi czas takiego działania awaryjnego, a my cały czas działamy awaryjnie. I mamy takie poczucie, że to za chwilę minie i będziemy mogli wrócić do starego trybu, gdzie wszystko będzie wolniej, choć i tak nigdy wolno nie było. I yy, myślę sobie, że tutaj jeszcze nas czeka takie duże rozczarowanie, kiedy już się zorientujemy, że ten czas. Jakby nie nastąpi albo nastąpi zbyt późno, że to będzie też takie duże rozczarowanie i trud do uniesienia tej sytuacji, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, bo rodzice są ogromnie obciążeni. Ogromnie. I nauką, i swoimi sprawami, i też natłokiem, to o czym pani doktor mówiła na samym początku, czyli, czyli taką też. Ogromam informacji, które są niezwykle ważne, są mądre, to są mądre rzeczy, które można poczytać, których można posłuchać, ale jest ich tak dużo, że w tym chaosie można się zagubić i utonąć. I y, to są też informacje, które no, wywołują ogromne poczucie winy wśród rodziców i, i takiej y, niekompetencji też wychowawczej. Całkowicie się zgadzam z tym, hmm. o, czym, o czym mówi pani Paula. Naprawdę nie jest dzisiaj prosto być rodzicem, ale słuchajcie, uświadommy sobie jeszcze jeden wątek, że przeogromna większość nauczycieli, którzy są wychowawcami hmm. naszych dzieci, jednocześnie są rodzicami. Tak. I to podwójnie I też. te, te na... wszystkie hmm. ich problemy i, i, i kłopoty w dwójnasób. Występują, bo raz, że dotyczą dzieci służbowych, że się tak wyrażę, a dwa y, życia rodzinnego, na które też zostaje zdecydowanie mniej czasu niż to było dwa czy trzy lata temu. Pani Paula mówiła właśnie o tym, o tym początku, jeszcze wracając do pandemii. Ja też pamiętam, że w marcu 2020 wszyscy mieliśmy hmm. takie odczucie ja miałam odczucie, że to będzie taki bieg na setkę. Przebiegniemy, zepniemy się, wszystko na pełnych obrotach, wszyscy Państwo znają, a jeśli nie wszyscy, to można sobie wyobrazić, jak nas goni jakiś pies, to robimy, no stajemy po prostu na maksymach swoich możliwości i wszyscy myśleliśmy, że to będzie taki sprint przez 100 metrów, tymczasem okazuje się, że to jest maraton, który z każdym miesiącem, z każdą trudną sytuacją coraz, coraz bardziej nas wykańcza i nasze otoczenie. I okazuje się, że jednak w pewnym momencie tej przysłowiowej butelki z wodą potrzebujemy coraz bardziej. Tą butelką z wodą może być właśnie program Szkoła Wsparcia. Wiele tych materiałów, miejmy nadzieję, pomoże Państwu w pracy z dziećmi, pomoże też w relacjach z rodzicami w tym tercecie, o którym mówiliśmy, poprosiłbym króciutki materiał, w którym poznamy kolejną naszą ekspertkę, panią Martynę Zapałę, która również przygotowała dla Państwa materiały dla szkoły wsparcia. Dzień dobry, nazywam się Martyna Zapała, jestem psychologiem dziecięcym. Od blisko 10 lat w swojej pracy zajmuję się wsparciem oraz pomocą psychologiczną dla dziecka i jego rodziny. Aktualnie diagnozuję oraz konsultuję osoby w wieku rozwojowym, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne we wczesnym okresie rozwoju. Zajmuję się także psychoedukacją oraz poradnictwem rodzinnym. Ostatnie 19 miesięcy pandemii koronawirusa miały znaczący wpływ na samopoczucie oraz dobrostan dzieci i adolescentów. Dlatego tak ważne są działania, które miałyby na celu poprawę zdrowia psychicznego najmłodszych. W Szkole Wsparcia MAC postaram się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc nauczycielom. Rodzicom, a w szczególności uczniom. Przygotuję dla Państwa scenariusze zajęć, karty pracy oraz artykuły, aby pomóc Państwu zaopiekować się emocjami ucznia. Pani Olu, największe dzisiaj wyzwanie dla, pedago dla psychologa szkolnego, bo mówiliśmy o nauczycielach, o dzieciach, no ale jestem psycholog w szkole. Eee, no i co on, przepraszam za określenie, bidny ma zrobić w tej trudnej sytuacji, mając przed sobą. Taką, no powiedzmy, wulkan po prostu zmieniających się sytuacji, e, oczekiwań. To może jeszcze sobie uświadommy na samym początku, że psychologa w szkole to ma niespełna połowa polskich szkół. Mhm. A y, cała reszta y, to może tylko rodzica z dzieckiem y, namawiać do tego, żeby znalazł. Miejsce w swoim życiu i czas na wizytę w poradni. Mhm. Ale nawet tam, gdzie psycholog jest, no moi mili, miejmy świadomość, niech to nawet nie będzie taka szkoła, która, w której jest półtora tysiąca uczniów, niech to będzie mniejsza szkoła, w której ich jest kilkuset, ale jest jeden psycholog. Tak naprawdę, bez udziału wychowawców, mhm. zwracających uwagę i wychwytujących. Te dzieci, które pomocy, pomocy potrzebują, ten psycholog absolutnie nie dałby rady. A zatem ideałem byłoby, żeby psycholog mógł mieć pewność, że żadne dziecko wymagające pilnej pomocy nie zostało zgubione. A wiecie, kochani, to jest przecież tak, że jeśli wybijającym się problemem są agresywne zachowania dziecka albo nadruchliwość dziecka, to nie sposób takiego dziecka nie zauważyć. Ale popatrzcie, jakie jest ryzyko duże, że dziecko zamykające się w sobie, mhm. nie uzewnętrzniające swoich emocji. Nie pokaże w taki bardzo wyraźny i łatwo zauważalny sposób, że właśnie przeżywa taką sytuację, która przekracza jego możliwości poradzenia sobie z tym. To jest ogromna obawa ze strony psychologów. A nie zapominajmy jeszcze o tym, że przecież nikt nie zdjął z pedagogów i z psychologów troski o te tak zwane trudności szkolne. Przecież dlatego, że się pojawiła pandemia, to nie zniknęła dysleksja, nie zniknęły dzieci, które mają kłopot no ba, z, z opanowaniem doszły, czytania. Doszły nowe problemy tej telepracy, tak tej, tej nauki zdalnej. Mhm. Dokładnie. A jakich narzędzi według pani dzisiaj najbardziej brakuje właśnie nauczycielom, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej, przy pokonywaniu właśnie odnajdywaniu tych problemów? psychologicznych jakich narzędzi czy umiejętności pewnie byłoby to można to rozważać na poziomie umiejętności ale umiejętności wiążą się często z dysponowaniem pewnymi narzędziami sugestie i podpowiedzi bo jak mówiliśmy Krótkich, prostych testów, które by nam dawały jednoznaczne odpowiedzi, jest tu problem, czy nie ma co zawracać sobie głowy tym dzieckiem, nie było i nie będzie. Ale takich narzędzi nie ma. W Ta, ten sposób możemy zmierzyć metraż w mieszkaniu. Co najwyżej, albo wzrost dziecka, ale nie to, jak tam jego kondycja psychiczna. Natomiast no, takie listy zachowań, które jeśli występują w zwiększonej liczbie. U jednego dziecka, jeśli się powtarzają, powinny nam sygnalizować, że temu dziecku trzeba się przyjrzeć bardziej uważnie, że nie powinno nam umknąć w tych licznych klasach takich list różnego rodzaju zachowań, to by się jako narzędzi przydało, żeby troszeczkę były do dyspozycji. Wiele takich narzędzi, wiele takich narzędzi znajdą Państwo w materiałach Szkoła Wsparcia, one będą cyklicznie publikowane na stronie MacPelu ukośnieniu Szkoła Wsparcia, o tym za chwilę, ale mm. <coughs> Pani Ola wspomniała o tym, że yy, nie każde dziecko, prawda, jest ekstrawertykiem, wiele, wiele pod tą przykrywką potencjalnie cichej istoty może dziać się bardzo wiele i w ten sposób chciałem przyjść do, do Pani Pauli, która jest z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wiem, że dzieci już w wieku 6, 7, 8 lat chwytają za słuchawkę, potrafią znaleźć numer telefonu Państwa i zadzwonić o pomoc. Podejrzewam, że, nie wiem czy dobrze zgaduję, to może być właśnie ta osoba cicha potencjalnie, która nie ma problemów, a jednak coś tam się dzieje. Jaka musi być motywacja, że jednak chwyta za tą słuchawkę i dzwoni do Państwa, przecież do obcych osób? Do nieznanych. Ja myślę, że o tą motywację u, u małych dzieci jest zdecydowanie trudniej. U nas jest tak, że faktycznie więcej kontaktuje się z nami nastolatków. Bar, rzadko kontaktują się dzieci młodsze, dlatego że one nawet nie mają dostępu do telefonu. Czasami jest tak, że no, ja rozumiem, że powszechnie się mówi, że dzieci z telefonu potrafią korzystać już nawet te najmłodsze, ale nie mają go w takim dostępie, żeby wiedzieć też o tym, że telefon istnieje. Faktycznie te dzieci szkolne młodsze zdarza się, że dzwonią i, i opowiadają o swoich trudnościach, ale zdecydowanie, Zdecydowanie więcej jest dzieci starszych, które korzystają z, z telefonu zaufania. Tutaj myślę sobie, że to jest taka właśnie. Yy... Trochę powiedziałabym, że luka, ale też tutaj większy potencjał zdecydowanie mają nauczyciele, którzy są z dziećmi na co dzień, którzy mogą je obserwować i którzy mogą z sytuacji z zachowania dziecka wyciągnąć zdecydowanie więcej. Bo to też weźmy pod uwagę to, że to są dzieci, które jeszcze, już to zresztą padło dzisiaj w naszej rozmowie z, z ust pani Oli, że to nie są dzieci, które też mają. Potrafią tak zwerbalizować swoje różne potrzeby, czy, czy swoje trudności, one nie mają też takiej świadomości często z czego coś może wynikać. Więc brakuje tego też tej przestrzeni na, na zrozumienie swojego własnego stanu i tego, że w ogóle dziecko potrzebuje pomocy. I tutaj jakby to się pojawia trochę później. Stąd też częściej te starsze dzieci sięgają po telefon, co nie znaczy, że te młodsze się nie trafiają, bo też tak się zdarza. Tutaj młodsze dzieci bardziej mówią o sytuacjach bieżących, które je dotyczą i często opowiadają o tym, że na przykład są same w domu i się boją, albo że doświadczają przemocy, że ktoś je uderzył, że ktoś na nie nakrzyczał i to są takie komunikaty, czyli to nie są, nie są rozmowy takich z dziećmi starszymi, które opowiadają szerzej o swojej sytuacji. Tutaj bardziej jest jakiś, jakiś bodziec i reakcja dziecka na szukanie pomocy, choć no, tak jak mówię, ze względu na sytuację braku telefonów, braku dostępu, jest to dla młodszych, dzieci zdecydowanie trudniejsze. Jak często pani Paulo pojawiają się problemy związane ze szkołą, z takim tym życiem codziennym. Bardzo często i to, to jest temat, który, który wręcz można by powiedzieć króluje. Co prawda najwięcej dzieci dzwoni i opowiada o tematach związanych ze zdrowiem psychicznym, ale to często jest ze sobą powiązane i to zdrowie psychiczne jakby jest w gorszym stanie też bardzo często z powodu tego, co dzieje się w szkole, czyli z powodu ogromnej presji, która jest wywierana też związana z osiągnięciami naukowymi, czy to związana z relacjami z nauczycielami, czy związana z relacjami z rówieśnikami. Którzy przecież też w szkole właśnie spędzają z dziećmi najwięcej czasu, więc bardzo dużo dzieci o tym mówi także o nauce zdalnej, która jest niezwykle trudna, też wymagająca takiej zupełnie innej innego kawałka, że w szkole dzieci często też my o tym już mówimy i jakby też zwracamy na to uwagę, że jest mnóstwo dzieci, które dzięki wyjściu do szkoły mogą mieć takie trochę inne życie i zamknąć za sobą to trudne życie, które mają w, na co dzień w domu. Natomiast ta nauka zdalna sprawia, że trzeba niestety trochę wpuścić inne osoby do tego swojego trudnego życia, co jest niezwykle stresujące, obciążające dla tych dzieci. I, i, I to jest bardzo, bardzo trudne i tutaj też brakuje tego balansu. A z drugiej strony daje to jakieś takie okno na to, co u dziecka się faktycznie dzieje. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę Państwu numer, być może się przyda. Oczywiście życzmy sobie wszyscy, żeby jak najrzadziej. Dzwonił ten numer telefonu tam w Fundacji u Państwa i tak pracy Państwu mają bardzo dużo, ale myślę, że jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, żeby ten telefon jak najmniej dzwonił, to nie dlatego, że ktoś nie zna tego numeru, tylko po prostu nie ma takiej potrzeby. Ale gwoli ścisłości przypomnę, że numer to 116-111, to jest dla dzieci i młodzieży i pod tym telefonem eksperci Fundacji dajemy dzieciom. Siłę udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. i Telefon jest anonimowy i bezpłatny. Działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, czyli non-stop. Dzieci mogą rozmawiać z ekspertami o wszystkim: o przyjaźni, o miłości, o dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają, czy też wtedy, gdy czują się dyskryminowane. Ten numer też pokażemy na ekranie 116 111. Proszę pamiętać o tym numerze. Nie wiem, jak wygląda w szkołach właśnie jeszcze tutaj do Pani Pauli taki sposób informowania o tym numerze. Nie wiem, na ile on jest przekazywany, czy poprzez nauczycieli, czy przez innych uczestników życia szkolnego. Pani Pawło. Bardzo różnie to wygląda. Zazwyczaj to jest taka działka pedagoga i psychologa szkolnego, którzy mają swój kawałek gazetki w szkole i tam wywieszają nasz plakat albo, albo dają nasze wizytówki. Zdarza się, że Mówią o numerze Nauczyciele. Też no, w różnych miejscach można znaleźć informacje o telefonie. Także na portalu, który w wielu szkołach jest używany, czyli Librus, tam też są informacje o telefonie zaufania i można stamtąd wziąć numer, dowiedzieć się, jak się skontaktować. Więc staramy się jakoś przekazywać te materiały różne, dotyczące takie informacyjne, też dotyczące telefonu zaufania. Oczywiście internet dla dzieci. To jest głównie internet, bo, bo tak szukają informacji, więc kiedy wpisują, że szukają pomocy, no to wtedy ten numer się pojawia i, i mogą tak zadzwonić. Miejmy zatem nadzieję, że ten numer będzie znany. I... Tak, paniolu? Ale myślę, że bardzo dużą tutaj rolę i dobrą mogą odegrać się także wychowawcy, mm -hmm. którzy wtedy, kiedy kontaktują się z dziećmi, i mam nadzieję, że zaczynają zwykle dzień od rozmów, a co tam się wydarzyło, czy wszystko w porządku, jak się dzisiaj czujecie, mają mnóstwo okazji do tego, żeby przypomnieć. Że oprócz tego, iż dziecko może szukać pomocy u wychowawcy, u każdego nauczyciela, u pedagoga czy psychologa szkolnego, jeśli szkoła nim dysponuje, to oprócz tego są takie miejsca, gdzie może zadzwonić Anonimowo, i porozmawiać, tak. pewne, że uzyska zrozumienie ewentualnie. Podpowiedź. Ten numer 116, 111, ale także ten drugi dla dorosłych 800, 100, 100 powinny być na każdej tablicy ogłoszeń, które w szkołach funkcjonują. Tak by było najlepiej. Każde takie wsparcie jest cenne. Również program Szkoła Wsparcia. Mam nadzieję, że informacji o szkole wsparcia nie zabraknie również w gabinetach szkolnych u psychologów i o pedagogów. Szkoła Wsparcia podzielona jest na kilka modułów tematycznych, wśród których są. Między innymi odpowiadające na takie pytania, jak kiedy dziecko potrzebuje pomocy specjalisty, emocje, jak towarzyszyć dzieciom w ich przeżywaniu, relacje, jak wspierać uczniów w budowaniu relacji rówieśniczych o poczuciu własnej wartości, o wspieraniu uczniów w radzeniu sobie ze stresem i wiele, wiele innych tematów, które niezależnie czy jesteśmy po pandemii, czy te tematy również były istotne przed pandemią, są to tematy, na które warto znać odpowiedzi. W ramach tych modułów będziemy prezentowali całe spektrum materiałów, które pomogą Państwu w codziennej pracy, w radzeniu sobie z tymi problemami, a o tym, kto przygotował te materiały, właśnie w tym materiale poznajmy kolejne ekspertki. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Stanisławska. Jestem terapeutą zajęciowym i architektem krajobrazu. W swojej działalności skupiam się na terapeutycznym wpływie natury i piękna. Aktualnie pracuję jako nauczyciel, terapeuta zajęciowy, projektuję też ogrody sensoryczne. Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w placówkach socjoterapeutycznych oraz na oddziałach psychiatrii i rehabilitacji. W szkole wsparcia MAC podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu pomocy dzieciom, nauczycielom i rodzicom. Nazywam się Katarzyna Turek, jestem psychologiem. Skończyłam studia o specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia. Od 5 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam grupowe zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. Zajmowałam się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci. Prowadziłam także zajęcia indywidualne z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Obecnie zajmuję się rewalidacją i wsparciem dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Poprawianie jakości życia dzieci jest moim głównym zawodowym celem. Swoją pracę kocham za to, że nie dopuszcza rutyny, a postępy moich podopiecznych dają mi niezwykłą satysfakcję. W projekcie Szkoła Wsparcia postaram się podzielić swoim doświadczeniem i przekazać Państwu jak najwięcej praktycznych wskazówek, które można wykorzystywać na co dzień w pracy z dziećmi. Szanowny Panie, dużo mówiliśmy dzisiaj o potrzebach, o problemach dzieci i rodziców, ale w tym trójkącie, o którym mówiliśmy, jest nauczyciel, który. Mówiliśmy, że ma pewną powinność, obowiązek powinien być czujny, być jak radar naokoło, aby żadne dziecko nie zostało niedostrzeżone. Ale przecież ten nauczyciel, też jest człowiekiem, jak pani i pani Ola jest również rodzicem, ma też swoje problemy, potrzeby. Dużo takich przykrych doświadczeń też miał przy nauce zdalnej, kiedy nagle to wszystko na niego spadło, który nie był też nie musiał być do końca technologicznie przygotowany. Czego najbardziej według Pani. Oczekuje dzisiaj, potrzebuje nauczyciel swojej pracy? Mówimy tutaj o jego, o jego potrzebach. Myślę, że nauczyciel bardzo potrzebuje wsparcia dla siebie jako jednostki psychologicznej, czyli nie tylko wyposażania w takie umiejętności, w takie kompetencje, które ułatwiają mu dostrzeganie problemów uczniów, swoich wychowanków, ale które dodają mu odwagi do tego, żeby spostrzegł, uświadomił sobie i nazwał także problemy, które sam przeżywa ze sobą jako, jako osobą. Przecież to nie jest tak, że wykonywanie zawodu nauczyciela automatycznie daje nam całkowitą odporność na skutki stresu. A Poza tym, praca... jeśli on jest spokojny, to też to, rezon... to jest oddziałuje na pracę klasy. Mhm. No jasne, no można, można i w ten sposób do sprawy podchodzić, że po to, żeby mógł być sprawniejszym wychowawcą, Musi najpierw sam umieć odzyskać spokój. I myślę, że w tym zakresie, wspierania nauczyciela jako, jako osoby, szkoła, wsparcia też będzie miała sporo do zaoferowania. Pani Paulo, czy często nauczyciele dzwonią do Państwa na numer 800-100, przypomnę bardzo często dzwonią i, i bardzo często też słyszą od nas jak ważne w ogóle w całym problemie, z którym się zgłaszają, jest zadbanie o nich samych. Czasami jest tak, że, że nauczyciele się na tym bardzo zatrzymują. Czasami jest tak, że się przed tym bronią. Czasami jest tak, że się tym bardzo jest, ich to porusza i wzrusza, że ktoś zapytał o to, co z nimi w tym wszystkim, jak oni się w tym mają. Ale mm, no, szanowni Państwo, nie bez powodu jest tak, że w samolocie nam tłumaczą, że najpierw maska dla dorosłego, potem dla dziecka, bo inaczej nie uratujemy. Jeżeli tutaj jest ten dorosły, który ma ileś dzieci, kilkadziesiąt zazwyczaj, pod swoją opieką, nie zadba o siebie, to on też nie pomoże naszym dzieciom. Nie możemy tego od niego oczekiwać, bo to jest jeden człowiek, który ma ze sobą mnóstwo historii własną plus jeszcze mnóstwo historii, e, historii dzieci. I ja szkoląc nauczycieli, czy, e, czy rozmawiając z niej w ogóle w, róż, w różnych obszarach też takich pomocowych, mówię o tym, że mi się marzy taki system, w którym nauczyciele, tak jak terapeuci, mają obowiązkową superwizję i oni mogą też ze swoich różnych trudności e, się, że tak powiem, kolokwialnie wygadać i wyrzucić z siebie to, co im się dzieje, trudnego, ale też dostać wsparcie i zrozumienie. Bo ja myślę sobie, że tutaj z, patrzymy na to, jak, jak, co dać, żeby oni to robili lepiej, no i, i jakby, oczywiście ta strona też jest niesamowicie ważna, ale też trzeba o nich zadbać, bo oni w nieskończoność nie dadzą rady i dlatego jest tak, że ten, to jest za, jeden z zawodów, który jest y, y, no, najbardziej zagrożony wypaleniem Wodowym, że często nauczyciele potrzebują dłuższych przerw na regenerację. Nie bez powodu te wakacje też są długie, co szczęśliwie, że są takie. Natomiast to, to jest i tak za mało, bo nauczyciele mają ogrom, ogrom spraw, a nad nimi wisi nieszczęsna, nieszczęsny potwór zwany podstawą programową, który po prostu patrzy wielkimi oczami i połyka ich w całości, jak oni tylko zbaczają gdzieś na inny tor. To jest takie bycie, jak w potrzasku. Dużo nauczycieli, jeśli niech mnie panie poprawią, zrezygnowało z pracy po pandemii, prawda? Nie wytrzymywały, nie wytrzymywali tego tempa, tego stresu. Czy, czy więcej telefonów Państwo zanotowali, Pani Paulo? W, yy, tym okresie... Zanotowaliśmy więcej kontaktów, w, tym, w ogóle w tym pierwszym okresie pandemii to więcej było kontaktów mailowych, dużo osób się z nami kontaktowało. Jeśli chodzi o nauczycieli, to, to, to dużo telefonów, naprawdę bardzo dużo i o rodziców, natomiast jeśli chodzi o dzieci, to dużo, dużo dzieci do nas pisało, bo nie było w stanie z nami rozmawiać, kiedy były pozamykane w domach ze swoimi rodzicami, opiekunami, to było po prostu zbyt trudne, nie było przestrzeni na takie rozmowy, zwłaszcza trudne, żeby, żeby je poruszać ruszać też anonimowo, więc tutaj ta anonimowość była bardzo zagrożona ze strony osób, które przebywały gdzieś w otoczeniu dziecka, ale tak, tych kontaktów jest, jest było i jest bardzo dużo i coraz więcej osób potrzebuje pomocy i tutaj my zaczęliśmy trochę od kolejek, że, jest, że te kolejki są coraz dłuższe. My musimy mieć świadomość tego, że współpraca z psychologiem, z terapeutą, to nie jest kwestia jednej wizyty, tak jak u lekarza. Nam się korkują lekarze, których mamy mnóstwo i nie mówię tu o psychiatrach, bo ich akurat jest bardzo mało, ale specjalistów innych, innych dziedzin jest bardzo dużo, a i tak trzeba czekać. A co mowa o psychologu, z którym, u którego wizyta nie kończy się na jednym spotkaniu, bo to, na, nawet jeżeli się kończy, to to nic nie wnosi, jakby nic nie daje, bo to jest za krótko. Terapia trwa długo, i ten, a ten psycholog, no jakby ileś takich osób długo w terapii może mieć, ale nie może ich przyjmować w nieskończoność, nowej i nowej. Stąd też e, te zastoje, a pomocy potrzebuje coraz więcej. Mhm. Tak, pani ale myślę, że dlatego rzeczą niezwykle ważną jest to, żeby nauczyciele wzajem dla siebie byli źródłami wsparcia, żeby nie było tak, że nauczyciel w pokoju nauczycielskim obawia się przyznać. Do problemów w kontaktach z jakimś dzieckiem, żeby nie usłyszał przypadkiem, no cóż, trzeba sobie przecież umieć radzić, pani koleżanko, czy panie, panie kolego. Tego typu reakcje ze strony dyrekcji czy innych nauczycieli yy, są karygodne i bardzo bym chciała, żeby zmiany w pokojach nauczycielskich, wśród nauczycieli, zmierzały właśnie w takim kierunku, że coraz yy, łatwiej będzie yy, Podzielić się z innymi tymi trudnościami i niepowodzeniami, których się doświadcza w swojej pracy, i to jest naprawdę naturalne. Jeśli jakiś nauczyciel twierdzi, że odnosi wyłącznie pasmo sukcesów, to po prostu kłamie. To jest, to jest niemożliwe. Wzajem dla siebie powinniśmy być źródłem wsparcia, bo nigdy nie będzie. Takiej liczby dostępnych psychologów, którzy każdemu nauczycielowi zafundują regularne spotkania na, na, na kształt superwizji. Pani Olu, to jest najlepsza definicja szkoły wsparcia, hmm. czyli społeczności, gdzie razem się wspieramy, a jeśli z tej społeczności możemy korzystać z materiałów, które są przygotowane przez ekspertów, przez praktyków, to tym bardziej jest to cenne, bo możemy oprzeć się na narzędziach, na kartach pracy, na metodyce, która nam pozwala. Zachęcamy do tej otwarte o której mówiła pani Ola. Wspierajmy się wspólnie, zapraszamy do dołączenia do projektu Szkoła Wsparcia, którego ambasadorką jest pani Ola Piotrowska. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, no Pani Pawli również z Fundacji Dzieci, dajemy dzieciom siłę. Fundacja wspiera nas również merytorycznie i my też chętnie o tych numerach 116 111 800 100 100, o tych numerach również poinformujemy na planszy. Zachęcamy do korzystania z tych numerów, do korzystania z materiałów Szkoły Wsparcia. E, dziękujemy również za patronat czasopism Małe Charaktery i Charaktery, również w tych czasopismach będziemy informowali o Szkole Wsparcia. Pięknie. Paniom dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. E, życzmy sobie wszyscy, tak myślę, Mniej telefonów, mniej, hmm. mniej problemów. Wiem, że to jest pobożne życzenie, i niestety ta cywilizacja, ten świat, nie tylko przez pandemię, ale przez postęp technologiczny wymusza nasze zmiany. Do tych zmian musimy się dostosować. Ja też jestem rodzicem, nie jestem nauczycielem, ale też obserwuję, jak to wokół wszystko się zmienia, więc wszyscy sobie życzmy e, tego, żebyśmy po prostu dali radę i wspierajmy się razem w szkole wsparcia. Dokładnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję pani, bardzo. Paulo również. Hmm a państwa zachęcamy wspólnie do szkoły wsparcia więcej na stronie matk.pl ukośnik szkoła wsparcia do zobaczenia